Mówmy o interwencji poselskiej w stanie wyższej konieczności. Profesjonalnym narzędziem ugasiłem zapruszony ogień. Dowiedziałem się o tym, że taki eksces, taki akt kultu mrocznego, dzikiego, rasistowskiego, plemiennego, talmudycznego kultu ma miejsce w Sejmie. Ktoś mi pokazał, że na stronie Kancelarii Sejmu jest taka informacja. Pierwszy raz natknąłem się na taki eksces, no i nie mogłem przejść obojętnie. Zareagowałem. Dlaczego to eksces? Właśnie dlatego, że przy pozorach takich ciepłych, cepeliowskich, świątecznych, światełka, dzieci, prezenty, przy tych wszystkich pozorach to jest akt, powtarzam, rasistowskiego resentymentu, triumfalizmu żydowskiego nad nieżydami. To jest, mówiąc w dużym skrócie, świętowanie ludobójstwa. Historycznie umocowane jeszcze w księgach Starego Testamentu, no i historycznie rzeczywiście był taki moment w dziejach narodu wybranego, kiedy to bracia Machabeusze przeprowadzili zwycięskie powstanie i oczyścili świątynię jerozolimską. No, zanim ją oczyścili, to wyrżnęli odstępców, niewiernych Greków, schellenizowanych Żydów. No i o ile teologia i egzegeza chrześcijańska, katolicka odwołuje się do tego faktu, bo księgi machabejskie są w kanonie katolickim Pisma Świętego, o tyle przypisuje się temu pewne wyższe znaczenia, nie rekomendując jako recepty działania dla katolików, inaczej u talmudystów. Inaczej u talmudystów. To jest właśnie całe to zapalanie świec, to jest kropka nad i, triumf Żydów nad wyrżniętymi nieżydami. I modlitwa, którą się odmawia w tej chwili, modlitwa, którą oczywiście znam jako laik z lektur, które odrobiłem, starając się w odpowiednim czasie dowiedzieć więcej na ten temat. Ta modlitwa zawiera właśnie takie wezwanie, dziękczynienie Panu Bogu, że oddał wielu niewiernych w ręce nielicznych prawowiernych. No i pytanie do wszystkich, którzy w tym uczestniczą, którzy to tolerują, po której stronie się plasują? Czy są jednymi z tych nielicznych, którzy wzięli w swoje ręce sprawy i wyrżnęli nieżydów, czy są po stronie tego ludzkiego bydła, bo tak talmudyści nas traktują. Dla talmudystów nieżydzi nie są ludźmi. Cała ta impreza jest inicjowana od lat, niestety, założycielami, można powiedzieć ojcami, założycielami tego kultu fałszywego w murach polskiego Sejmu są, świeć Panie nad jego duszą, prezydent Lech Kaczyński i marszałek Marek Jurek. Zdaje się, że za jego urzędowania pierwszy raz do tego skandalu doszło. Otóż to było podchwycenie inicjatywy sekty hasyckiej Chabad Lubavitch, która bardzo szeroko się rozprzestrzenia, jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się odłamem talmudystów. I otóż oni właśnie starają się zainstalować w przestrzeni publicznej te świeczniki hanukowe i przeprowadzają te obrzędy. Otóż
Chciałbym przypomnieć, że sekta Chabad Lubawicz ma to bardzo wyraziście wyeksponowane w swojej tradycji od ojca założyciela, czyli rabina Schneura Zalmana, no właśnie to talmudyczne rozróżnienie. Są Żydzi, pierwiastek boskości, świętości, i są nie Żydzi, ludzkie bydło pochodzące od demonów, tak? Według nich dobry, ekskluzywnie żydowski Pan Bóg, ich na wyłączność, stworzył ludzi, czyli Żydów, a nie ludzi, człekokształtnych, no, wykreowały demony. No i czy to jest program, który my w ogóle aprobujemy gdziekolwiek, nie tylko w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, czy takie rasistowskie przesłanie, które nie ma nic wspólnego z tą mową trawą właśnie, że święta, tutaj pojednanie, światełko do nieba, wszyscy jesteśmy ludźmi. Nie, dla nich właśnie nie wszyscy jesteśmy ludźmi. I dlatego precz z tym i hańba tym, którzy w tym uczestniczą, a katolicy, ludzie, którym się zdaje, że pozostają dalej katolikami, biorąc udział w takich przedsięwzięciach, no to oni nie trzymają się katechizmu. No, czy jakiekolwiek instrukcje pożarnicze przewidują dmuchanie tam, gdzie ogień jest zapruszony? No, ja z ostrożności sięgnąłem po profesjonalne narzędzie. Żałuję, że nie trafiła mi się pianowa gaśnica, bo wtedy pewnie cała rzecz miałaby nieco mniej dramatyczny przebieg, ale z drugiej strony ta gaśnica pyłowa nadała interesujący charakter wizualny całemu wydarzeniu, co oceniam i doceniam jako reżyser, dokumentalista w poprzednim życiu. No, oczywiście ironia, ale szanowni państwo, no jeżeli ktoś ma lepsze rozwiązania, jeśli ktoś ma lepsze pomysły, lepsze narzędzia, to proszę reagować. Proszę po swojemu reagować. Ja nikomu nie narzucam form działania i bynajmniej nie prezentuję siebie niegodnego jako wzorca. Ja będę przyklaskiwał wszystkim, którzy będą starali się temu bezeceństwu, jakim jest perfidne podsuwanie Polakom, zwłaszcza katolikom, takich satanistycznych, rasistowskich celebracji, wszystkim tym, którzy będą starali się na to reagować i kłaść temu kres, będę przyklaskiwał, tak? Ja akurat sięgnąłem po to narzędzie działania, które było pod ręką. Szanowni państwo, dajmy kolegom moim, dajmy im działać w ich rytmie, ludzie różnie reagują na ciśnienie sytuacji, które się nieuchronnie wytwarza. Ja zostałem zawieszony w prawach członka klubu poselskiego Konfederacji. Za parę dni mamy Radę Liderów Konfederacji, która zobaczymy, jakie przyjmie stanowisko w tej sprawie. Może nie będzie się tak spieszyć. Gdyby mnie koledzy zapytali, to bym zwracał uwagę na to, że pewnie w tej uchwale trzeba by coś skorygować po to, żeby nie rodziła jej treść podejrzenia, że tutaj się próbuje ograniczać mandat poselski, prawo do jego wykonywania, bo tego nie można zrobić bez naruszenia prawa. Marszałek Sejmu z kolei nałożył na mnie najsroższe kary, jakie tylko tam ma w repertuarze, czyli okradł wspólnie i w porozumieniu, zdaje się, z innymi członkami prezydium, z wyłączeniem wicemarszałka Bosaka. Wszyscy pozostali zgodzili się okraść moją rodzinę na kolejne miesiące z przysługującego mi uposażenia w połowie, bo więcej mi zabrać nie mogą, tylko i aż połowę. No to jest i tak
poważna sprawa, i tak zwane diety poselskie. No i właśnie zostałem wyświęcony uroczyście, rzucono na mnie fatwę marszałkowską i to marszałek ma w repertuarze takie narzędzie działania, że wyklucza mnie z posiedzenia. A ponieważ cały czas jeszcze trwa to samo przeciągające się pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji, no to także i w przyszłym tygodniu właśnie nie będę mógł brać udziału w dniach sejmowych, które na tydzień przedwigilijny przypadają. No a potem będzie, myślę, że już zamknie marszałek wreszcie to pierwsze posiedzenie, bo ono już trwa drugi miesiąc, prawda? Więc je zamknie, pewnie po nowym roku otworzy następne, chyba że po drodze coś się nadzwyczajnego wydarzy, jakiś stan wojenny albo coś tam, prawda? Albo na przykład Sąd Najwyższy ogłosi, że unieważnia wybory, że uznaje je za nieważne. Różne rzeczy mogą się zdarzyć między świętami a Nowym Rokiem, prawda? Zwracajcie Państwo uwagę, bo może być ciekawie, ale jeśli nic takiego nie zajdzie, co też możliwe, no to wtedy po Nowym Roku zobaczymy, jakie pomysły będą mieli panowie marszałkowie i cała kancelaria Sejmu, żeby jakiś znaleźć pretekst do wykluczenia mnie z kolejnych posiedzeń, no bo żarty, żarty, ale oni to dość bezpośrednio zapowiedzieli, tak, że chcieliby, żebym zniknął, żeby mnie tam nie było, no i tutaj niczego innego nie mogę zrobić poza tym, że się zwracam do Państwa słuchaczy z tym pytaniem, czy się przychylicie do takich werdyktów, takich decyzji, czy rzeczywiście chcecie, żebym się zdematerializował, czy może chcecie mieć przynajmniej jednego takiego posła. Ja na szczęście nie jestem jeden. Ja mam kolegów, moich posłów rekomendowanych przez moją partię Konfederację Korony Polskiej, tak zwaną koronę z list Konfederacji, więc jest nas paru i współtworzymy klub Konfederacji w Sejmie. Tak? Myślę, że też może pojawią się nowe tematy, nowe napięcia, może tutaj ciśnienie lekko zejdzie akurat na tym odcinku, chociaż nie obiecywałbym sobie zbyt wiele, no bo moja sylwetka została nakreślona w ostatnich dniach w tak ciemnych barwach, że myślę, że działania poważne, których celem będzie rozprawienie się ze mną, odebranie mi immunitetu poselskiego, no nie można go odebrać, można go uchylić. Tutaj znowu to jest taki niuans prawny, że immunitetu się nie zdejmuje tak w ogóle, tylko się go uchyla do konkretnej sprawy. No więc tu już z kolei marszałek Sejmu ogłasza, że jest w kontakcie z nowym ministrem sprawiedliwości, że tam wnikliwie analizują i szukają i że ma być pilnie przez prokuraturę wniesiony akt oskarżenia i wtedy Sejm będzie zdejmował, uchylał mi ten immunitet. No i wtedy, jak go uchylą, jeżeli sądy prawomocnie mnie skażą w drugiej instancji, to by oznaczało na wyrok w sprawie karnej i to będzie wyrok prawomocny, no to ja wtedy stracę prawo wykonywania mandatu posła. No i znowu, patrz wyżej, od Państwa będzie zależało, czy będziecie sobie życzyli mojego udziału w życiu publicznym, demokratycznym, czy nie. Ze spokojem będę czekał na wszystkie te werdykty. I werdykt klubu parlamentarnego, i werdykt partii, i werdykt prezydium Sejmu, i wreszcie werdykty sądów okręgowych, apelacyjnych. Zobaczymy. I wreszcie ostatni werdykt, ostatnia instancja, to jesteście Państwo. Ja oczywiście będę mógł tam jeszcze do Sądu Najwyższego, ewentualnie moje apelacje wnosić o kasację, ale ostateczny werdykt należy do Państwa. Czy chcecie mnie skasować, czy chcecie, żebym zniknął, czy może jednak nie?